coraz większą popularnością cieszą się usługi świadczone przez gabinety medycyny estetycznej. To jest wszelkie rozświetlanie skóry twarzy, poprawa jakby sprężystości skóry, redukcja zmarszczek, jakieś drobne korekty nosa czy też uszu, czyli cały czas poruszamy się w tym obszarze, gdzie krótki zabieg daje wyraźny, fajny efekt i jakby to samopoczucie czy też zadowolenie pacjenta jest po prostu duże. Polacy od dłuższego czasu zaczynają wydawać coraz więcej pieniędzy na medycynę estetyczną, chirurgię plastyczną. Prawda jest taka, że na poziomie deklaratywnym to są małe kwoty, bo to są kwoty rzędu deklaracje na poziomie wydatków 200, 300, 500 zł w skali miesiąca. Faktycznie jest tak, że takie najbardziej podstawowe zabiegi rzeczywiście one kosztują 1000 kilkaset złotych. Pełne kuracje to już jest dobrych kilka tysięcy złotych, a operacja plastyczna to jest wydatek rzędu kilkunastu, nawet 20 paru tysięcy złotych, jeżeli wchodzą w grę jakieś implanty i mocniejsza już ingerencja w organizm. Polacy chcą i będą za to płacić. Ten rynek się bardzo dobrze rozwija. No to jest tylko kwestia dostępności.